Słuchajcie, jestem mega ścierwem, mega żałosna jestem i naprawdę. Wiecie, co się okazało? Miałam taki plan jechać najpierw na stację, tutaj zdenkować, później na siłkę, a później do sklepu, bądź sklepów, kupić kilka rzeczy, potrzebuję i stoję w tym momencie na miejscu na stacji i zajmuję miejsce, dobra. Chciałam wam tylko powiedzieć, że jestem żałosna, bo nie wzięłam wejściówki na siłkę, nie wzięłam tego takiego, co trzeba, wiecie, wejść i nie mogę wejść na siłkę. I teraz czy wracać do domu? Może po prostu odpuszczę. Cóż. No, zwłaszcza, że dzisiaj bez żulowej, bo żulowa się źle czuje, więc... No, wiecie, będę z nim solidarna. Najwyżej pójdziemy jutro. Ja dzisiaj zatankuję za gotówkę, bo to jest tak. Albo może od razu płacić kartą, wiecie, przy tym. Albo może za gotówkę. Ja mam tutaj gotówkę, mam tych 60 dolarów. I po prostu idę do kasy, daję te 60 dolarów i mówię, na jakie stanowisko. Ja jestem na stanowisku 12 i po prostu tankuję za taką ilość. Jeżeli mi no już się nie zmieści paliwa do baku, to zawsze mogę iść odebrać resztę, więc spoko, spoko. No a później sobie podjadę, kurde, może podjadę do Maca, bo tutaj na tym samym terenie jest jeszcze Mac, w którym pracuję. Mam też 50% zniżki, więc mogłabym sobie podjechać na lodziki może. A i w ogóle jeszcze chciałam sobie kupić dwie rzeczy. Stanik i skarpetki. Stanik i skarpetki, ale to już bym musiała do... Wiecie co, ja pojadę na początku do tej Ulty Beauty i zobaczę, gdzie to mniej więcej jest w położeniu, czy mam obok Walmarta, czy mam obok właśnie jakieś jeszcze inne sklepy, takie ubraniowe czy coś, i wtedy zdecyduję, czy tam pojadę, czy nie. To wam dam znać na bieżąco. Jaram się, dawno nie byłam w takim sklepie tutaj, serio, przez to, że no jestem w tych Stanach, to ja naprawdę rzadko chodzę na jakieś takie zakupy czy coś, co też zaoszczędza może więcej hajsu, ale to gówno, trudno. Wiecie, jakby okej, oszczędność hajsu to jest jedno, ale przyjemność z tego to jest drugie. Nie. Już mi się zaczynają zatoki psuć znowu. Więc no niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. I zaraz się zesikam. Zaraz się zesikam. Nie wzięłam tego uwagi, że się zaraz zesikam. Na stacji powinien być kibel, a jeśli nie, to jest kibel. To, nie, do Maca nie będę jechać w ten kibel. Albo tutaj zazwyczaj w każdym sklepie jest kibel. To jest akurat mega plus Stanów. Serio, że w każdym sklepie. Moi mili, zobaczcie, jaka brudna fura na myj. Ej, a może bym podjechała na jakąś myjnię gdzieś? A tam jest karłocznie, ale ja się, słuchajcie, obstram, bo ja tam bym musiała wjechać normalnie. A poza tym nie mam chyba już więcej gotówki. Musiałabym tam wjechać do tego budynku, widzicie? Takiego z takim szpiczastym dachem. I tam wjechać. No, nie, ja bym się tam obstrała, bym się tam utopiła, słuchajcie. W tym to może lepiej, nie będę ryzykować. Następnym razem może jakoś. No i tutaj robię tankowanie. I w ogóle pogoda jest, słuchajcie. Bo ja miałam dość okazji. I będę się tak ubrałam, słuchajcie. Pogoda jest na tak naprawdę krótkie spodenki i t-shirt, tak jak jestem aktualnie ubrana. Taka jest w tym momencie pogoda, więc naprawdę robi się coraz lepiej. No, super, mega, mega. Tam jest siłka, tam jest Starbucks, tam jest siłka naprzeciwko, a mój maczek jest tam. Widzicie? Tam jest mój maczek, więc tak blisko. Dobra, słuchajcie, jestem. Ja wam zaraz powiem, co odwaliłam. W każdym razie widzę tutaj CeraVe, ale nie widzę Urinary. Szukam. Mam nadzieję, że kurna będzie, bo to by było mega dziwne, gdyby nie było. Musi gdzieś być, no ja nie mogę, no musi gdzieś. Zaraz wam powiem, co odwaliłam, ale nie mogę teraz tracić czasu. O Jezu, i tutaj w ogóle myślałam nad tym jakiś czas temu. Ale jeszcze chciałam zobaczyć Daysona na żywo. Nie widzę, peka, peka. Słuchajcie, znalazłam półeczkę. Co prawda nie jakaś duża, ale tu jest jeszcze po boku. Oby teraz znalazła to, czego szukam i nie było to wyprzedane, bo bym się tak wkurzyła. Słuchajcie, tak bym się wkurzyła. Jest też ten peeling taki krwawy, ale to ja to mam w domu i jakoś mega mi się super nie sprawdziło. Czekajcie, kurwa. Ale ścierwo, gdzie to jest? Bo się zaraz wkurzę. To jest to. Nie widzę. Nie widzę. Chyba jest wyprzedane. Ale gówno. Słuchajcie, jestem takim gównym psim, że wy sobie tego po prostu nie wyobrażacie. Serio, nie wyobrażacie sobie tego. Dosłownie. Tak sobie siedziałam na tej stacji benzynowej, przez 10 minut na telefonie, coś tam, i zapomniałam, że jest niedziela. I wszystko jest troszeczkę krócej otwarte, chociaż to zależy, bo na przykład Walmart jest dalej do 23, więc to zależy, bo tutaj niedziela nie jest tak jak u nas.
I patrzę, słuchajcie, ta Ulta Beauty otwarta tylko przez 25 minut od momentu, kiedy byłam na stacji. No nie, nie, a tam się jedzie. Jechało się z połowę mniej więcej tego czasu. Przyjechałam, miałam 10 minut, wbijam, biegam, szukam tego. Nie mogę znaleźć tego The Ordinary. I słuchajcie, w końcu znalazłam szafkę i nie było tego, co chciałam, tak jak wam pokazałam. I dosłownie w ostatniej chwili wzięłam się na odwagę i zapytałam o to. Bo ja ogólnie nie mam z tym problemu, tylko to były takie nazwy tych kwasów, że ja nie byłam w stanie tego wymówić, nie wiem, jak to się mówi po angielsku. Ale to wam później powiem. Jednak nie wiem na 100%, czy ten Walmart, boję się, że jakoś będzie zamknięty wcześniej, bo ja oczywiście mogłam się sprawdzić, chociaż nie wydaje mi się, że nie. Ale podjadę do Walmarta, bo on jest chyba nawet na tym terenie, 3 minuty stąd pokazuje. Więc podjadę tam, kupię to, co mam kupić i wam później zrobię haul zakupowy w aucie, jak już wyjdę. Bo serio, to jest po prostu przerąbane, jak ja się zachowuję i ja nie myślę. Naprawdę, ja tak nie myślę. Na szczęście kupiłam, więc jest sukces. Teraz jeszcze będę chciała kupić dwie rzeczy właśnie w Walmarcie i do mycia twarzy i do włosów, odżywkę. Chciałam też szampon, ale szampon już poprosiłam, w sensie już zamówiłam do taty do Polski, tata mi przywiezie, bo tata jest też w Polsce teraz na jakiś czas. Ale niedługo wraca, więc mi też przywiezie to, co tam właśnie zamówiłam do Polski, bo nie mam żadnego delikatnego szamponu, rozumiecie? To nie mam żadnego delikatnego szamponu i myję cały czas włosy takim mocnym i już po prostu mam tego dosyć serio. Staram się teraz myć właśnie co dwa dni chociażby przez to. I mogę tu po prostu znaleźć dobrego, delikatnego szamponu, po prostu nie wiem, ciężko mi to sprawdzić, nie wiem, mam z tym problem, serio. I jeszcze wam tylko powiem, bo zapomniałam jedna rzecz, że tutaj są tak mili wszyscy, że naprawdę, jak ja podeszłam do tej pani, to kurde, u nas w Rossmanie, to jest przecież, wiecie, podejdziecie i ona ma problem, że do niej podchodzicie i o coś pytacie. A tutaj to ona po prostu taka miła, mi to znalazła, wiesz, wiecie, powiedziała, że w ogóle bez problemu, co, no nie, naprawdę nie mogę, tacy mili są tutaj, ta pani od tej kasy tak samo, ale tutaj wszyscy tacy są, naprawdę ciężko jest trafić na niemiłą osobę, więc mega. I jeszcze jedno, tutaj właśnie w tej Ulcie Beauty jest bardzo dużo perfum Ariany Grande i ja sobie już wcześniej testowałam, a teraz mam tak zatkane zatoki, że nie mogę w ogóle wydmuchać powietrza i wciągnęłam sobie jedne i tak trochę, ale bardzo lekko je czuję. Ale wiem, które to są Ari by Ariana i ja je, one mi się podobają, ja teraz jedne testowałam dla was, też machanka, no ogólnie różne testowałam i te gdzieś ostatnio w jakiejś mgiełce, któraś chyba, nie wiem, czekajcie, coś z mgiełką było, wiem, dla Pauli, dla kuzynki właśnie kupiłyśmy taką mgiełkę i trafiła tam do niej właśnie i mówię, kurde, to jest ten zapach, który wąchałam i zapomniałam w sumie, że mi mgiełkę o tym zapachu kupiłyśmy i to jest ten zapach, który będę chciała kolejne perfumy sobie kupić, jak mi się wydaje, bo tylko to już w Polsce, bo tutaj nie ma sensu kupować, bo po prostu będę musiała przewozić kolejną rzecz. Patrzcie na tą półeczkę, jakie to jest jarające, ile różnych serumów. Widzicie to? Takie ładne opakowania. Niektóre mają serio takie śliczne opakowania, to jest takie jarające. Ja wam zaraz opowiem, co ja w ogóle odwalam, bo to jest taka żenada, co ja robię. Jestem teraz w jakimś takim sklepie. Fajny też. Bardzo jarające rzeczy. Bardzo. Aż się nie mogę oderwać. Słuchajcie, sorry, że ja w ogóle taka żenada, ale idę do Alta i na początku myślałam, że te zakupy będą udane. Ale jednak nie są, zdecydowanie. Dlatego, że się wkurzyłam, bo byłam w dwóch sklepach i znalazłam sobie w ogóle taki fajny set. Taki dosłownie pluszakowy, mega fajny, że takie krótkie spodenki i bluza, taka trochę z odkrytym brzuchem. I już to miałam kupować, no kosztowało $25, więc w sumie spoko cena. Ale jednak nie kupiłam, bo stwierdziłam, że tego pewnie nie zabiorę. Więc tego, w sensie, że ciężko będzie zabrać, to jest kolejna rzecz, która była dosyć duża objętościowo, więc dlatego szukam teraz kluczyków i nie mogę ich kurde znaleźć. Byłam w dwóch sklepach, szukałam jeszcze, chciałam sobie kupić jedne skarpetki, ale niestety ich nie było. Chciałam sobie również kupić stanik. Ja ogólnie w stanikach nie chodzę, bo mi się nie chce, komu by się chciało. Wiecie, o co chodzi. Ja mam małe cycki,
nie mam takiej potrzeby w sensie, że muszę, żeby mnie utrzymało to cycki czy coś. Jedynie dobre są staniki, przydają się przy jakichś takich wózkach, gdzie po prostu cycki albo prześwitują, albo odkształca się. Czy wiecie, o co chodzi? No nie, czasem po prostu do niektórych stylówek potrzeba stanika. No i właśnie do takich stylówek chciałabym mieć jakiś taki stanik, który po prostu wiem, że jest na mnie ok, bo tak to mam wszystkie takie, że już wolę nie zakładać po prostu takiej rzeczy, do której potrzeba taki stanik. I niestety znalazłam z takiej fajnej firmy w ogóle, tylko że były wszystkie za duże. W sensie jeden był taki na upartego mogłam wziąć, ale no nie, no stwierdziłam, że kurde, potrzebuję ten rozmiar mniejszy. Wiadomo, no moje cycki to potrzebują jak najmniejszego rozmiaru stanika. I był też w ogóle dosyć tani, tak jak już tam wywalone w to, bo jakbym miała mieć jeden taki porządny, to ja mogę naprawdę dużo zapłacić. I był bardzo wygodny jak na taki stanik, był taki wręcz, no bardzo wygodny, taka poduszeczka jakby. No i niestety przypał nie znalazłam. Tam w ogóle bardzo mało jest takich małych, większość takich wielkich staników, więc jeszcze ciężej niż w Polsce znaleźć, serio. Zmieniłam sobie w ogóle krótkie spodenki na dresiki. To jest jakaś żona, tak jak ja wyglądam, naprawdę wyglądam. Ale tutaj to tak dużo osób chodzi w sumie wywalone. Ja tak w Polsce też chodziłam, widzicie. No, przynajmniej jestem w kraju, gdzie to jest w miarę normalne. Patrzcie, stanęłam sobie tutaj, przyjechałam pod Walmart, stanęłam sobie akurat od strony tutaj farmacji, drogeria, apteka i tak dalej. Więc nie będę musiała przechodzić przez cały sklep, żeby dojść do kosmetyków. Dobra, idziemy. Tego Walmarta to ja już znam akurat na pamięć. Nie mam tutaj totalnie problemu, żeby się odnaleźć. Pójdziemy tędy, bo tam ludzie. Niestety ogarnęłam, że nie będę mogła za bardzo zapachu stwierdzić kosmetyków, które będę wybierała do włosów. Jest dla mnie zapach bardzo ważny. Czekajcie, czy już to już tutaj? Nie, to jeszcze nie ta alejka. To też jeszcze nie. O, to jest ta alejka. Dobra, przyjdę naokoło, bo moje zatoki są już zatkane tak jakoś w, jakby powiedziała, 75%. Ja jestem w stanie mniej więcej ocenić ten procent zatkania. No i niestety powiem wam, że jest ciężko. Kurde, powiem wam, że nie wiedziałam, że tutaj jest garnier. W sensie, kurde, z jednej strony wiedziałam, ale z drugiej jakoś to garnier frukty strasznie mi się skojarzyło z Polską. I nie ogarnęłam, że tutaj są te rzeczy. Nie są, co prawda, są troszeczkę inne, jak widać. Widzicie? Jest w nich coś innego. Ale są. Cenowo? Dosyć podobnie, może troszeczkę są droższe, ale to są Stany, to wiadomo. Ale kurde, zapomniałam. Jakoś tak miałam, że garnier frukty to sobie kupię, jak będę w Polsce. A tu to jest przecież. Tylko no mówię, troszeczkę inne są te rzeczy. Jak widać. Pamiętam, się kiedyś jarałam tymi pomadkami iOS, a tak się tym jarałam, ale w ogóle właśnie trafiłam akurat chyba na jakąś promocję. $12 te różne produkty sterowe i ja się skuszę na ten, o, na ten żel. I to są fajne małe opakowania, akurat mi starczy, czyli do końca wyjazdu to nie będę musiała zabierać ze sobą. No, więc chyba ten to jest z tego, co kojarzę z kwasem salicylowym, tak. I on mi się fajnie sprawdził. Nie wiem, czy... No, myślałam o takim nowym, co wprowadzi taki jakby olejek do mycia, można powiedzieć, ale ten był sprawdzony i myślę, że będzie ok. Zresztą go tutaj akurat nie widzę tamtego, ani chcę się szukać tamtej głównej półki z cerawę, bo to jest tylko ta z promocją. Dobra, moi mieli, ja już jestem w aucie, mam tak zatkane te zatoki. To jest tragedia. Wiem, że trochę słabo widać. Trochę to jeszcze oświetlałem w tej latarnie, ale chciałam wam powiedzieć ogólnie, że jestem strasznie głodna i chciałam coś kupić, ale kupowałam w kasie samoobsługowej i po prostu tam nie było nic obok. W sensie były jakieś, ale to były jakieś takie rzeczy, które mnie nie interesowały, ale jestem głodna, bym sobie coś kupiła. No ale trudno, żeby się nie chciało tam iść i szukać. Więc tak, pokażę wam najpierw rzeczy, które kupiłam w tej ulcie. Tutaj mamy taką małą torebeczkę i to są dwie rzeczy z Dior. Miałam kupić jedną, ale no wiadomo, kupiłam dwie. I tak, tutaj zapłaciłam $20, więc te rzeczy są tanie z The Ordinary ogólnie, jak na to, że są serio spoko. Pierwsza rzecz ta, której właśnie nie było, a pani mi przyniosła, okazało się, że jest, to jest niacynamid 10% plus cynk 1%. I fajnie, bo tu przynajmniej mam pewność, że to jest oryginał. Kurde, w Polsce to jednak łatwo kupić też podróbki, wiecie, o co chodzi. Często w Polsce jest ogólnie bardzo słaba dostępność tego, nigdzie się stacjonarii nie kupi. Tutaj też nie jest tak, że wszędzie, ale jednak no, w tych ultach jest. No na przykład CeraVe i Cetaphil, no to w Polsce też są takie, że no kupi się, ale nie wszędzie, a tutaj no to jednak jest dosłownie wszędzie, dosłownie. I tak wygląda. Fajne według mnie, one mają design taki
taki chemiczny, wiecie, o co chodzi. No i ja już to miałam kiedyś i mi się to fajnie sprawdzało, więc chciałam kupić właśnie jeszcze jedno. I coś, co babka mi zwróciła uwagę, że jest, w sensie po prostu kupowała to i zobaczyłam, że to jest, słuchajcie, tonik. I on mnie kusił zawsze, mnie kusił, żeby go zamówić, ale jakoś go nie zamawiałam, no bo dosyć drogi, bo on akurat trochę droższy, no ale też bez przesady, jak na The Ordinary, no to wiecie. W każdym razie to jest taki tonik, który jest kwasem glikolowym, tak, chyba tak się nazywa, 7% stężenie. I on ma według mnie fajne, jarające strasznie opakowanie i jarający mega kolor. Bo ma, zobaczcie, taki kolor, wy tego nie dojrzycie, nie trochę dojrzycie, taki, on wpada w taki różowo-żółty, coś takiego. I z tego ma taką końcóweczkę, którą można tutaj zaaplikować, ona jest dodana, żeby tak fajnie leciało. No i to się tam na mordę dodaje chyba na noc, właśnie tak mi się wydaje, nie wiem, jaram się, słuchajcie, jaram się. Wiem, że się nie powinno wszystkich nowych kosmetyków testować na raz, ale ja to zrobię, a nie, w sumie chwilę, ja tam coś testowałam, więc to nie będzie nowe. Dobra. I teraz tu kupiłam w Walmarcie, stałam, słuchajcie, przy półce z włosami, nie wiem, z 40 minut, dosłownie, Hanka do mnie wydzwania, gdzie ja jestem i w ogóle. Wszyscy się tak lampili, bo czasem kupowali coś, szli, robili całe zakupy i wracali, ja tam dalej byłam. No, nie wiedziałam totalnie, co wziąć, bo tutaj jest tyle rzeczy nakręcone włosy, bo ja jak mam takie, że mogę sobie wypielęgnować jak kręcone i mogę sobie wypielęgnować jak proste. I one nie są ani tak super, ani tak super, są takie, wiecie, pomiędzy. No bo tutaj ma bardzo dużo osób kręcone włosy, więc oni stawiają tą pielęgnację głównie właśnie nakręcone, jest po prostu tego więcej. Wszystkie właściwie, nie ma firmy z produktami do włosów, która nie robi serii dla kręconych, a właściwie większość jest dla kręconych. No w Polsce nie ma tych wszystkich, na przykład jest Dove tutaj i ma całą serię dla kręconych, Pantene, no u nas pojedyncze chyba są firmy, no i produkty też. Więc tak, pierwsza rzecz, którą kupiłam już przy wyjściu, bo mnie zachęciła, to są Carmexy, bo po prostu, no wiecie, Carmexy, ja lubię te Carmexy, są spoko, bo brakowało mi, wolę mieć w każdej torebce jakąś pomadkę do ust, w każdej kurtce, czy tam wiecie co chodzi. A tutaj Carmexy są w ogóle uważane za jakieś takie najgorsze chyba, może najgorsze, nie wiem jak powiedzieć najgorsze, ale takie najtańsze, najbardziej pospolite pomadki do ust, w sensie balsamy do ust. U nas w Polsce to jednak jedna taka pomadka kosztuje 10-12 zł, tak mi się wydaje, ta taka smakowa, tutaj za te trzy zapłaciłam 12 zł, przeliczyli na polskie, więc tutaj są o wiele tańsze, ale są też jakieś takie smaki, których nigdy nie miałam, jest wiśnia, jest truskawka, truskawkę miałam, ale chyba truskawka z czymś to była w Polsce, jak mi się wydaje, plus jakiś, nie wiem, tutaj jest jakiś landrynek, czy coś miętowe, ten żel, który wam pokazywałam właśnie z CeraVe, jak to woli, i ja miałam go właśnie takiej wielkości, no ale on jest spoko na właśnie, on ma się kaszkę na czole, ja kaszkę na czole raczej nie mam, jakieś takie pojedyncze ewentualnie, bardziej tu mam teraz problem, a wcześniej tu nie miałam, więc mam nadzieję, że to mi pomoże, to jest spoko na skórniki zamknięte, ma kwas salicylowy, maska do włosów, maska z Kantu, ja bardzo polubiłam tą firmę ze względu na zapach i mam z niej jedną też odżywkę do włosów, która mi się już kończy i jest, wydaje mi się, że emolientowa i mi się spoko sprawdzała. I to jest właściwie to samo chyba, tylko to jest taka bardziej maska, coś chyba cięższego. Głęboko jakby odbudowująca maska, coś takiego. Pachnie, właśnie ciężko mi stwierdzić zapach, bo mam strasznie zatkany nos. Kurde, nic nie czuję, powiem wam, nic nie czuję. A może ona w ogóle nie pachnie, ale jeszcze jak miałam nie do końca zatkany, to czułam, że jednak jakiś tam zapach jest taki podobny jak tamta, więc mi się podoba. Ono bardzo nie pachnie. No ale dobra, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Ja ostatnio, słuchajcie, mam tak, że bardziej wolę zapach, w sensie nawet wolę, żeby produkt do włosów był lekko gorsze działanie miał, ale lepiej pachniał. Serio, mam ostatnio jakiś bzika na punkcie tych zapachów. No i jeszcze jedna rzecz do włosów, co wziąłam, to jest ciekawe, to wam pokażę, to jest ciekawe. To jest również z Kantu, coś takiego, co jest, no oczywiście nie do włosów kręconych, bo to Kantu to głównie robi dla kręconych. Jeżeli znacie coś fajnego z Kantu, który właśnie do takich prostych, żeby właśnie na prosto jakby wypielęgnować, to powiedzcie. To jest coś takiego, to jest jakby odżywka, ale do mycia. Odżywka normalnie do mycia skóry, włosy, całych włosów. I ona jest taka jakby complete, wiecie o co chodzi, nie?
Chodzi o to, żeby, że jest coś takiego jak mycie włosów odżywką. I to jest spoko właśnie nakręconych włosów, ale wydaje mi się, że też może być to fajne do po prostu normalnie do prostych włosów. I stwierdziłam, że to przetestuję przy najbliższym myciu. Bo jednak skórę głowy też warto odżywiać, jakieś wcierki i tak dalej, ale nie zawsze. Ostatnio mnie używam, bo nie mogę znaleźć tu żadnej wcierki, nie chcę, żeby mi się skończyła i teraz trochę oszczędzam wcierkę taką jedną. Kurna, mogłam też to zamówić do Polski, żebym tata przybył, zapomniała. No trudno. Ale to jestem bardzo ciekawa, możliwe, że mi to będzie przytłuszczać włosy, ale w sumie nie zawsze, bo ja raz tak robiłam mycie odżywką, robiłam z odżywką z... Jak to się nazywało? W Polsce jest ta firma. Może Kalosa, o, kolor chyba, tą taką pomarańczową i spoko było to mycie, więc jakby myślę, że to też ma szansę być okej. Dobra, więc to są rzeczy, które kupiłam, taki haul zakupowy. Miałam jeszcze w rękach właśnie ten taki secik, bluza plus spodenki, ale już tego nie kupiłam ostatecznie. Wydałam łącznie ze 100 dolarów. Wydałam to z karty, na której mam wpływy z Maca, więc... I tak mam plan, żeby tak przede wszystkim oszczędzać na wakacje, bo mamy fajne plany na wakacje, mam nadzieję, że się zrealizują z znajomymi. Plus oczywiście na Żulika, wiecie, bo u niego, ja wam opowiem w jakimś tam odcinku może więcej na ten temat, co się tam dzieje z nim, bo jest tak... Wiecie, o co chodzi, no nie? Ale jestem strasznie wściekła na to, co mu zrobili wcześniej z tym uchem weterynarza. O Jezu, jestem tak wściekła, naprawdę. Coś pokminię, bo nie chciałam tego tak zostawiać. Dobra, więc dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Żegnam się z wami, bo już za długo gadam. Wracam jeszcze do domu jutro i rano do pracy, do szkoły jeszcze. O Jezu, będę musiała wcześniej wstać, a już jest serio późno. I trzymajcie się, pa, pa.